Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Są z nami europoseł Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Korwin i Tomasz Sommer, rzecznik kampanii parlamentarnej. A temat dzisiejszej konferencji brzmi: niższe podatki, realny wzrost dochodów o 69%. I proszę pana Tomasza Sommera o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Zanim przejdziemy do naszego właściwego tematu, to chcielibyśmy się jeszcze ustosunkować do jednej rzeczy, która jest w tej chwili bardzo aktualna. Otóż obserwujemy, jak rozumiem, wyborcze zatrzymanie pewnego przedsiębiorcy z Pomorza, który współpracował z Państwowym Funduszem zajmującym się niepełnosprawnymi i przez przypadek jest także zięciem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że no wprawdzie oczywiście ten przypadek został wyświetlony tylko i wyłącznie z przyczyn politycznych, natomiast konsekwencje są bardzo daleko idące. Po raz kolejny okazało się, że ten fundusz jest bardzo dobrą przykrywką do złodziejstwa. Oprócz tego no w toku tej politycznej zagrywki poszkodowanych będzie bardzo wielu niepełnosprawnych, którzy w tej chwili będą musieli iść na przesłuchania, będą musieli przyznać się do popełnienia przestępstwa albo zaprzeczyć i ponosić dalsze konsekwencje tych wszystkich działań, które polegają przede wszystkim na zwróceniu pieniędzy. To jest po kilkadziesiąt tysięcy osób na każdą z kilkuset osób, które tym procederem były objęte. Także no, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, ale no, widzimy coś takiego, że po prostu zagrywka polityczna spowoduje nieszczęście wieluset osób. Ja chciałem powiedzieć, że jak byłem w Sejmie latem 24, to wtedy miałem przemówienie, w którym tłumaczyłem, jaką gigantyczną fabryką przekrętów jest PFRON. I nikt się przez te 20 parę lat tą sprawą nie zajął. Tam są gigantyczne pieniądze, które idą. I na wszelkie próby zajrzenia do kasy się wrzeszczy, że się inwalidów chce okraść, prawda, niepełnosprawnych i tak dalej. No i wtedy politycy się tutaj kładą uszy i tylko z powodów politycznych ruszono tą sprawę, prawda, żeby uderzyć w obóz PiS-u. No, jest uderzono słusznie oczywiście i tam trzeba głębiej zajrzeć do PFRON-u. Nie tylko chodzi o pana Tobieńskiego, tylko o całą działalność PFRON-u. Zresztą na ogół jest głęboko uzasadnione SLD raczej, a nie PiS, tak to powiedzmy. Natomiast co do tematu podstawowego konferencji, przypominam, że Państwo dostaną materiały, tam jest, że nastąpi realny wzrost dochodów o 69%. Tak. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jaki jest ogromny udział podatku w tym, co kupujemy na rynku. Pamiętam, jak jeszcze byłem w FSO, kiedyś istniało FSO, produkowały się nawet polonezy. Pytałem się, jaki jest procent podatku w tym polonezie. Oni mówią, a myśmy liczyli 55%. Mówię, nie. A w oponie, którą kupujesz, też jest podatek. A w robociźnie też jest podatek. Tak? Wszystko jest podatek. W sumie razem podatku jest 83%. Czyli radykalne obniżka podatku dochodowego spowodowały realny wzrost dochodów ludności. Po części dlatego, że wzrosły wypłaty, ale też z tego powodu, że spadłyby ceny. Bo jeżeli przedsiębiorcy by nie płacili podatku dochodowego, to wolna konkurencja zmusiłaby ich do obniżki cen i podwyżki płac swoim pracownikom. No? Także ludzkość, przynajmniej cywilizacja biała, jego człowieka od 100 lat idzie złą drogą, wprowadziły podatek dochodowy, jego podwyższają i to jest przyczyną zastoju gospodarczego. I my mówimy jasno, jaka tego, że podatki dochodowe są złem. Podatek dochodowy jest tą karą za dobrą pracę i proszę się nie dziwić, że jest zastój gospodarczy, bo jeżeli się każe człowieka za dobrą pracę, a nagrada zasiłkami za niepracowanie, no to takie są skutki. To tyle, co mam do powiedzenia. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że w toku toczącej się dyskusji na temat podniesienia płac pojawiają się bardzo różne argumenty. Mówi się o jakiejś innowacyjności, o wdrażaniu jakichś pomysłów, wdrażaniu jakichś programów i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te propozycje są oczywiście zupełnie bezsensowne. Jest tylko jedna możliwość podniesienia płac, a tą możliwością jest obniżenie podatków. Innej możliwości po prostu nie ma. Zupełnie zdumiewającą rzeczą jest to, że na przykład toczy się dyskusja,
kontekście tego podnoszenia płac o tak zwanych umowach śmieciowych, podczas kiedy likwidacja tych umów doprowadzi do obniżenia jeszcze większego tych płac. W związku z tym jest tylko jedna, powtarzam, możliwość, w jaki sposób można płace podnieść i to jest obniżenie podatków. I my jesteśmy jedyną partią, która chce to zrobić w sposób radykalny, bo aż o 69% te płace by wzrosły w momencie zdjęcia tych obciążeń, które my w swoim programie postulujemy jako możliwe do zlikwidowania. Także po prostu cała dyskusja na ten temat, toczona poza tym pomysłem obniżenia podatków, jest zupełnie bez sensu. I trzeba zawsze powtarzać, że każda z takich propozycji, która jest przedstawiana w tym kontekście, jest oszustwem, bo mamy tylko jedną, powtarzam, możliwość po raz trzeci na obniżenie, na podwyższenie płac, to jest obniżenie podatków. Innej możliwości nie ma. Dziękuję. Jakieś pytania? Z innej kwestii. Chciałem zapytać o migrację interia, kwestię programu rządowego w sprawie pomocy gospodarstwom objętych skutkami suszy. 400 zł tam do hektara dopłaty to jest Pana zdaniem dobry pomysł, bo rolnicy z drugiej strony, Izderski zapowiadają, żeby jadą czerwnikami blokować i drogi krajowej tory, żeby kopacz nie mogła przemieszczać spokojnie pociągami, więc jak tą kwestię skomentować? No, przepraszam bardzo, ale żyjemy w państwie socjalistycznym i rząd się zajmuje sprawami socjalnymi. My nie jesteśmy specjalistami od państwa socjalistycznego. U nas w kraju rolnicy nie będą płacili podatków na to państwo socjalne, więc będą sami mieli te pieniądze, żeby przetrwać suszę. Za to, co się dzieje w tej chwili, jak rząd odpowiada, rząd zabrał rolnikom pieniądze i teraz rząd się martwi, a nie my. Potem jeszcze raz. W normalnym kraju rząd nie zabiera rolnikom pieniędzy po to, żeby potem je dopłacać, prawda? Po prostu, że jeżeli rząd dopłaci rolnikom, to on musiał tym rolnikom zabrać te pieniądze, a teraz je oddawać i dwóch urzędników zatrudnił, żeby temu rolnikowi pomóc. To u nas by tych urzędników nie było. Rolnicy sami mieli te pieniądze i na urzędników, i na swoją pomoc. Także jak rząd zabrał, to teraz niech rząd sobie daje radę. Jeszcze w kwestii jutrzejszej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, nie wiem, czego pan się po tej wizycie spodziewa, jakie są pana oczekiwania? To jest pewno ważna wizyta. Nie wiem, jakie będą rozmowy kulorowe, bo oczywiście to, co się mówi publicznie, to jest bez żadnego znaczenia. Z reguły się mówi publicznie zupełnie co innego niż jest w rozmowach takich wewnętrznych. Podejrzewam, że rozmowy będą bardzo twarde, ponieważ przypominam, że rząd PO był rządem, no powiedzmy jasno niemieckim, natomiast proniemieckim, natomiast rząd PiS-u się nakierunkowuje bardziej na Stany Zjednoczone niż na Niemcy i podejrzewam, że tam będą jakieś próby przekupienia pana Dudy, czy namówienia go, prawda, zrobienia z niego drugiego PO, no, różne takie rzeczy. Przypominam, że pani Merkel osobiście przyjechała popierać pana Tuska w poprzednich wyborach prezydenckich, prawda? Przecież to Niemcy popierały, finansowały, mogę panu pokazać ten pismo Przegląd Polityczny KLD, gdzie było napisane dofinansowane przez ambasadę RFN. Wszystkie fundacje Naumana, Eberta, Adenauera popierały KLD, później PO. Także to była partia proniemiecka. Niemcy uważali, że już mają Polskę opanowaną. No a tutaj wpływy amerykańskie mogą raptem wzrosnąć, a to nie jest tak, że to idą ręka w rękę Amerykanie z Niemcami, więc tam będą ciekawe rozmowy. No, należy wierzyć, że pan prezydent zachowa się z rozsądkiem. Dziękuję. Dziękujemy. Co do Ruchu Narodowego, on też jest trochę podzielony i nie wiemy, co by się stało. No jedno, co deklarujemy, że kolegiem Jana Kowalskiego to z pocałowaniem ręki bierzemy, ale no, jego się nie da wziąć bez przynajmniej części tego Ruchu Narodowego i też nie wiemy, kto tam by ewentualnie wchodził. Ruch Narodowy ciągle jeszcze negocjuje z Kukizem. Przypominam, że już Ruch Kukiza kandydatów z KNP wziął i usunął.